To jest bitewka, widzowie, na 10 tysięcy spota na 8. Widzowie, ile dla was 10 tysięcy spota, no, ile dla was to jest dużo już spota na 8 poziomie? Bo wydaje mi się, że 10 tysięcy na 8 to już jest w chuj dużo. No, 6 tysięcy to już jest taki wynik, który ci cieszy, nie? Standardowo pod kontrę cogów lekkich, bardzo fajnie, kontrujecie sobie z tej pozycji, całe E1, kontrujecie sobie jakiś YOLO Rush, kontrujecie sobie chateczki pikujące na górze, więc jest idealnie. I to jest coś, co wam powtarzam 50 milionów razy i zawsze będę wam powtarzał i na tutorialu też będzie to powiedziane. Jeżeli gracie czołgiem lekkim, to kurwa nigdy, przenigdy nie wjeżdżacie do tej jamy jak dzban. Nigdy nie wjeżdżacie tutaj. Przenigdy nie wjeżdżacie tutaj. Nigdy tutaj nie wjedziecie. Nigdy. Bo to głupie. Jak miałby CVS-a, to miałbyś spota, ale chyba... Co, nie ma CVS-a? Nie ma CVS-a, okej. Nigdy nie w pierwsze tempo, błagam. W żadne tempo najlepiej tutaj nie wjeżdżać. No chyba, że wiecie, że czołg... Nigdy. Nigdy, po prostu. To jest idealny matchmaking w sumie. Rzadko kiedy możecie znaleźć idealny matchmaking na procho, bo to jest przeobrzydliwy matchmaking do grania czołgiem ciężkim, ale dla lighta na procho akurat, gdy jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem TD-ków, to wiadomo, że większość z nich będzie sobie grała tutaj i próbowała czekać na lighta. Dziękuję. Aż coś spotnie, podświetli i żeby robić tuby. Więc akurat w przypadku Kuranta w tym momencie bym się bardzo cieszył, gdybym dostał taki MM-ik. Wjeżdżanie do jamy może być opłacalne w momencie, kiedy przeciwnik nie gra środka mapy, nie ma dwóch czołgów lekkich, wtedy w ten sposób możecie sobie po tej stronie podjechać i zająć ten krzak. To jest jedyna opcja, w której wy jesteście w miarę bezpieczni i w której jest uzasadniony taki podjazd przez jamę. W innych sytuacjach to, co zrobił ten Batcha, to jest czysta głupota. Nie no, adept nie. No i super. Tak jak wam mówiłem, kontrowanie całego krzaka na jeden z podjazdem z tej strony, mamy CVS-a, cichy układ, optykę, super sprawa. Więc elegancko. No tutaj gość chyba siatkowy, co? Mi się wydaje, że on grał na siatce. Bardzo późnego spota dostał chyba, co? Mi się wydaje, że mógł grać na siatce. Nawet jak nie grał, to nieważne. Bo w tym momencie, zobaczcie. Jest tylko Altek, który gra sobie po drugiej stronie. Więc możemy sobie podjechać, tak? Podjeżdżamy sobie do linii krzaków, śmigamy. Będziemy jechać tą linią krzaków, spotować wszystko od A do Z. A, spota dostawała. No okej, okay, no nie wiem, czy wiedziałeś to od Asi, nieważne, no. Nie ma to żadnego znaczenia w tym momencie, czy widziałeś, czy nie widziałeś, jeden chuj. Dobrze zrobiłeś, że podjechałeś sobie w ten sposób, spotnąłeś całe 1-2. Teraz możesz sobie powolutku podkrabiać linią krzaków. Z linią krzaków po drugiej stronie, to jest mega ciekawe, bo po tej stronie jest troszkę bezpieczniejszy podjazd niż po drugiej. Po drugiej stronie te krzaczki bywają bardzo zdradliwe i bardzo podziurawione, mam takie wrażenie. Tutaj jest to wszystko w miarę sensownie zrobione i ta linia krzaków jest ciągła. Bez większych wyrw, ale to zaraz zobaczycie. Można to dusić, Eltek po drugiej stronie, tu są te deki, tu jest jakiś hateczek, jest AMX-ik i zobaczcie, ile tego spota wpada za darmo. I tu właśnie chciałem powiedzieć, tutaj jest problem, przysięgam, nie zdążyłem powiedzieć sekundę, że często możecie dostawać spota z góry, dlatego jak gracie tutaj sobie w tej linii krzaków, to musicie bardzo, ale to bardzo uważać, czy cały czołg i macie w tej linii krzaków, bo inaczej dostaniecie spota i was rozerwie. I tutaj ciekawa sprawa się stała z Kuratem, że akurat złapał tego spota. Jest w tym trochę takiego nieprzyjemnego RNG, ale można sobie przejechać, spotnąć jeszcze tutla, SKPTK, nie zatrzymywać się w tym momencie, kiedy macie to podświetlanie, tak? Bo to będzie dla was zabójcze. No i w tym momencie, jak te wszystkie mamuty, chociażby chciały coś zrobić, to nie mogą. To ja bym tego akurat nie strzelał, tylko bym sobie bez żadnego problemu przejechał sobie tędy cyk
tutaj do tego krzaka i sobie w nim grał na spokojnie, bo akurat nie może dalej przejechać, bo stał sobie AMX-ik, ale jak go wyjął za darmo, nic go nie pompuje w plecy. To można sobie teraz wrócić, podjechać do tej linii krzaków i spotować wszystkich ziomeczków, nie? No w sumie ty nie musiałeś go wyjmować, nie? Mogłeś się cofnąć po prostu i sobie spotować tych grzybiarzy. No i zajebiście, no i patrzcie jak z tego Burziga HP spadło, no. Przecież to jest... Ja zawsze powtarzam, że na takich mapach jak ta, jak Proho, CVS to jest HTFU moduł i tego w grze być nie powinno. Pięknie, no zobaczcie, no 10k spota zrobione. Gdzie są te 2 SKPTK? Ja bym tu się skleił z tym krzakiem, wiesz, bo jedziesz tak, jakby jutra miało nie być. Bezeta gdzieś tam na plecach. Okej, okay, dobite SKPTK, elegancko, ale jeszcze jeden został, nie? Gdzie on siedzi? Tutaj? Tutaj ciągle? Chyba tutaj, co? No i zajebiście, wjeżdżasz sobie na pełny, no piękna sprawa, no. Nie wiem tylko, czy zdążysz zrobić cokolwiek jeszcze w tej grze. Bo akurat ziomeczki są po drugiej stronie, może Skorpiona gdzieś tam nam idzie upolować, ale też będzie ciężko, nie? Bo oni wszyscy są bliżej. Dobra. Utka i apę tam. Zaraz się wyślę. Właśnie nie wiem, czy bym spotował to, czy środek mapy. Ciężko powiedzieć. Dobrze, że mi przypomniałeś. To chyba najlepsza opcja, bo widzisz i plecy, i widzisz fronta. Ale ziomeczek ci trochę spota niestety zje, co? Dwa mamuty, które są schowane w linii krzaków. I to jest mega ciekawe, że on sobie ich sam nie spotuje. To wszystko... Chociaż tego gościa chyba spotujesz, nie? Tego drugiego nie spotuje. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jak tutaj te krzaki są ustawione, pod jakim kątem on ma spot pointy, ale chyba coś tam sobie jest w stanie spotnąć. Za ile to była pestka, nie widziałem. Ale można sobie pojechać na proxy, nie ryzykując niczego. Popy podczas wyjazdu będą musiały przejechać pod wszystko bokiem, więc i tak już są w totalnym rozpierdzielu. Nawet można sobie zrobić pesteczkę elegancko. Większość gier grasz na boty. Większość gier w grze komputerowej od czołga grasz na boty. Bardzo ładny wynik. 11 tysięcy spota tutaj jest jeszcze. Ty nie 10k, tylko 11. Nice. Ja dzisiaj też miałem fajną gireczkę na Evenie, ale nie będę wam spoilował. 12 nawet, bo tam po zniknięciu było, no. Ja dzisiaj zrobiłem więcej, ale powiem ci szczerze, że... no, też miałem radochę, jak grałem tym Elcivenem. Bo na 8 tierze, jak robisz taki wynik, to jest naprawdę bardzo dobra satysfakcja. Jakbyś grał tym na Manticore, coś tym powiedział, fajna gra, spoko, dobre proko, nie? No, ale tutaj, jak masz 12k w takim systemie, to na pewno jest przyjemne. Nie no, git zagrane było. Ja zawsze wam powtarzam, że wyczekanie czołgów lekkich przeciwnika na tej mapie jest kluczem do sukcesu i do dalszej gry. A, ja zjebałem końcówkę, ty. Ale to zobaczycie czemu. Zacząłem gadać o tym, gdzie nie wjeżdżać do dziury. O ja pierdolę, ta końcówka to była pięknie przegrana, nie? Przeze mnie.